zmylony! Chcecie wiedzieć, jak zmylimy towarzystwo? Co powiecie na starego, dobrego kota w worku? Czy będziemy coś wkładać do worka? Nie, moja droga, ale kotek się przyda. Kuteczek! Wiedziałam, że się ucieszysz, a teraz patrz i się ucz. Dobrego dnia, panowie. Hot doga z cebulką, a może na ostro z cebulką? Mam kabanoski, parówki, to co? Bierzecie hot doga czy nie? Wspaniale, zapakuję tak szybko, że nie zdążycie pomyśleć, kim był Hubert. Bardzo proszę i smacznego życzę. To było niesamowicie piękne. Dobra, nie ma czasu. Od teraz powinno już iść gładko. No gładko jak po maśle. Jak chcemy się przebić przez ten wielki mur klaunów? Najstarszym oszustwem świata. Zapraszam na przekręcik finansowy. Witam panów serdecznie. Czy nie nudzi was ciągle ta sama praca? A może wolelibyście robić na swoim? No i brawo, dobrze trafiliście. Czołem, mam na imię Robin. I prawda jest taka, że zaczynałem w cyrku, a teraz proszę, stoi przed wami bogaty przystojniak. Pytacie, jak to osiągnąłem? No wiecie, na pewno nie w jedną noc. Całe lata zajęło mi opracowanie autorskiego systemu, który zagwarantuje wam wielkie bogactwo i natychmiastowe zyski. O, nie wierzycie mi? To może uwierzycie moim klientom, samym celebrytom? W kwestii doradztwa finansowego Robin jest jak Superman. Ten system działa. Jestem Batman. Robin jest prawdziwym mistrzem finansów. Do tego jest taki piękny i taki fajowy. No to na co czekacie? Zainwestujcie w swoją przyszłość i już dziś zapiszcie się na mój kurs. Ale ostrzegam, liczba miejsc ograniczona. Ograniczona? To lecę, puścić mnie! Co ukrywać, no aż się proszą. Hej, dziewczynki! Harley Quinn, Poison Ivy i Catwoman! Wpadłyście obrobić wrotkowisko? Nie, chociaż buchnęłabym twoje kocie ruchy. Nic nie kombinujemy, serio. Podziwiamy, jak sobie śmigacie. Dzięki, nie jesteśmy fankami komplementów od złych babek. Nie ufacie nam, jesteśmy te niedobre, ale mamy propozycję. Tak się składa, że szukamy dwóch osób do naszej drużyny na roller derby. A czymże są te jakże dziwaczne derby? Lubisz jeździć? O tak, uwielbiam wręcz. A lubicie się przepychać i wygrywać? Jak każdy. To myślę, że może wam się to bardzo spodobać. Dobra, zobaczmy. Dziewczyny, to nasz menedżer Lou. Menedżer hiena? Co nie, że obłęd? O, ten ich Lou jest rozkosznie słodki. To gazu! Mistrzostwa Grymasów. Nagroda główna, auto. Yeeha! O proszę, miły zbieg okoliczności. Przyjaciele, cóż to są te grymasy? Grymasy to takie miny. Wykrzywiasz twarz, jak najdziwniej umiesz. O tak! O tak! O bo tak! Ale ty jesteś śmieszny, brachu! No to wygrywamy tę brykę! Tytani, wio! Na międzystanowe mistrzostwa grymasu! No niezła chawira! Ileż tu jest osobników i jak mają niewiele zębów! Strasznie się towarzystwo zaniedbało. Myślisz, że to takie proste? Wymaga paru dobrych lat niemycia zębów i potem dużo miąchania językiem. Tytani, wygrywamy brykę i lecimy! Halo, halo, ferajna! Rozpoczynamy bitwę na miny! Już ja ci pokażę, koleżko! Uważaj, bo wdepniesz na minę! Poczuj tę minę! I...
Nie bawię się w to. Jeszcze nie przegraliśmy. Dam radę. Mina to moje drugie imię. Ludziska bezzębne, słuchajcie! Oto chwila, na którą wszyscy grymasili. Wielki grymasina! W lewym narożniku Cyborg! W przeciwnym, po prawym, sześciokrotny zwycięzca mistrzostw grymasów! Kartoflany Jet! Panowie, rozgrzewać paszcze! Jesteś wielki, dasz radę! I zwycięża Cyborg! Słuchajcie, niedobrze, chyba za mocno się zessałem. A jak mi tak zostanie na zawsze? A co nas to, bracie? Dawajcie nam naszą brykę! Zegar wybił właśnie lodową godzinę! Czy wy wiecie, co to znaczy? Że to oto szykuje się wielka lodowa uczta! U Jokera jest naprawdę genialnie! Mogłabym tu normalnie mieszkać! Aha, czyli myślą, że mogą mi zagrozić. Tak to i ja potrafię się bawić. Batman, przyjeżdżaj! W lodziarni u Jokera bardzo złe rzeczy! O to chodziło. To ich wujaszek Batman załatwi. Komu bitej śmietany do paszczy? Ja poproszę! Mnie, do pełna! Wrócili moi klienci! Nie podoba mi się tutaj! U ciebie nic się nie dzieje. A wcale, że nieprawda. Się dzieje i to wiele. Za chwilkę pokażę wam, jak się robi lody za pomocą tej wspaniałej maszyny z ciekłym azotem. O, a to nawet ciekawe. A czy ty na pewno wiesz, co robisz? Tak, to czysta nauka. A nauka jest super i ciekawa. A to jest okej, że ta twoja maszyna się pali? O nie, 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 nie! Zabierajmy się stąd, bo jak zaraz wybuchnie... Stać! Wracajcie! Przysięgam, że wszystko jest pod kontrolą! Co jest? Co tu się stało? No, zafundowałeś nam nową epokę lodowcową. Odpuść już proszę z tą zemstą i chodź do środka, bo się zaraz przeziębisz. Nigdy ta darmowa kulka jak nic mi się należała! Robin, ja cię proszę, przemyśl to raz jeszcze. Przemyślałem. Zaryzykuję. Zostanę na dworze. Tak, przeziębi się. Mamy cię, Joker! Robin, tak się cieszę, że do mnie wpadłeś. Na serio? No pewnie, bo skoro ty tu jesteś, to pewnie i Batman gdzieś się w okolicy czai. Gdzie ten stary, ponury niedoperek? Tym razem nie chodzi o Batmana. Akurat dzisiaj jestem tu w imieniu młodych tytanów. No ty chyba żartujesz. Zdajesz sobie w ogóle sprawę, jak ja jestem zajęty? Słuchaj, oszukałeś moją przyjaciółkę. Naobiecywałeś jej, że otworzycie razem sklep z łyżkami. Przyznaję się do winy. Świetnie, to oddaj mi moje pieniądze, to już nie będziemy przeszkadzać. To będzie raczej mocno niewykonalne. Wszystko zainwestowałem w moją uroczą fabrykę. Wielkie otwarcie. Po co ci niby taka nora? Wiesz, nie chciałbym zdradzać puenty, ale realizuję kolejny żart. Napełniłem wielki balon toksynami własnej produkcji. Jak to puszczę w świat, to będzie srogi płacz! Musimy go jakoś przechytrzyć, bo ten jego plan to dramat! Tytanizio! Jak nie zejdziesz ze złej drogi, czeka cię straszliwy los. Dobra, dobra. Hej, Joker, chyba zgubiłeś portfel? Nie, bo mam go tutaj. Wujciu, to ja! Twój ukochany kuzynek, proszę, nie niszcz nam świata! Nie niszczyć? Dobra! No, chodź do wujaszka! Nigdy nie przechytrzy Jokera! Tytani, coś chyba nie mamy wyboru. Uciekamy! Au! I to jakie au! Moje ciało jest pełne zwichnięć i
no ból. No, moje gratulacje, to wszystko twoja wina. Jaka moja? Przecież jasne, że to był wypadek. Tak, a zdarzył się, ponieważ masz tu niebezpiecznie i nie trzymasz nor. No patrz, jaka to jest rudera. Oświetlenie marne, mokre podłogi, barierki połamane. Podpadamy pod paragrafy. Wybacz się, dopiero kupiłem. Nie miałem czasu na generalny remont. Rozumiem, ale niestety za późno na przeprosiny. Mój prawnik się do ciebie odezwie. Jaki prawnik? Nie mam czasu się włóczyć po sądach, bo kiedy będę knuł i zaprowadzał chaos? Uwaga, uwaga! A oto i nieustraszone syreny z Gotham City! Szalona Harley! Trująca Ivy! Płonie ci gwiazda kotku i gro nagrody z Azeroth! Syreny zmierzą się z rogatymi mózgami! Oj, mamy pecha! Rogate mózgi to straszne twardzielki, ale trafiłyśmy... Przerzucimy gwiazdkę przez ten mur! Wyjście jest tylko jedno! Gigaskok! No nie żartuj, nie, proszę cię! To chyba ciut niebezpieczne! Ha! Niebezpieczeństwo mam na drugie! A nie przypadkiem Frances? Nieważne, nie mamy wyjścia! Jedziemy! Się kończy, jak ci okcie wyskoczą z łokci. Ona dobrze mówi, bo to właśnie dzięki nam wszystko wam się zgina. Super, lekcja anatomii odrobiona, bardzo nam miło. To co, wskoczycie grzecznie na swoje miejsca? Chcielibyśmy jeszcze trochę poszczypać. Nie, nie będzie już więcej szczypania. W sensie, że tego? A może raczej to miał na myśli? A szczypu, szczypu, szczyp. Opanujcie się, koniec tego dobrego. A właśnie, że nie. Tak długo będziemy szczypać, aż nam się znudzi. Szczyp, 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 szczyp. Dobra, też chcę. Dobry szczyp nie jest zły. Szczyp, szczyp, szczyp. Powiedziałem, że dość! To my dajemy wam jeść. Dzięki nam myjecie zęby. Wyginamy się dla was na wszystkie strony i tak nam dziękujecie? Szczypiąc nas bez sensu? No to koniec tej imprezki. A gdzie wychodzimy? Nic im nie jesteśmy winni. Tak? To idźcie sobie stąd, i tak was tu nie chcemy! Nie potrzebujemy was, wy bezużyteczne mięsne flaczki! Bezużyteczne mięsne flaczki? Wow! Wow! Ekstra! I co teraz? A, bo ja wiem, jakoś sobie poradzimy. Ale jak nie mamy okci, nie dokonamy już żadnego zgięcia rąk! Jesteśmy bandą sztywniaków! Nic się nie martwcie! Stawialiśmy już czoła większym przeciwnościom losu. Jestem przekonany, że wystarczy się wziąć za szybko, nie poddawać i życie wróci na swe dawne, przyjemne tory! Mówię wam!
mam robić pompki? Ratunku, pomóżcie, katastrofa! Tytani, pomyliłem się. Bez okci wielka smuta. Jest ciężko, okrutnie i nic nie ma sensu. Do głowy mi nie przyszło, że te na łokciach, co wiszą, to takie ważne. Dobrze mówisz, tak jest. Odnajdziemy te obrażalskie okcie i zmusimy je, żeby do nas wróciły. Brachu, strasznie bym się chciał pościgać. Wchodzę w to, ale i ostrzegam. Jak siadam za kółkiem, zmieniam się w smutasa, który chce coś udowodnić. Poważnie? Jak siadam za sterami, to też zmieniam się w smutasa, który chce coś udowodnić. To może się przekonajmy, który z nas jest bardziej maniak i ma więcej do udowodnienia. Z rozkoszą. Gdzie on jest? Nad tobą, kolego! Uśmiech dla podobnych! Widzimy się na meczu, kolego! To się jeszcze okaże! A to łobuz ma mnie w wiązce! Jak to dobrze, że się przygotowałem! Nie no, gęś! Tu to przegiąłeś! Wow, to wszystko mnie uratowało. Myślisz? To teraz nic ci już, bracie, nie pomoże! O nie! Się nie dowiemy, który z nas jest większym smutasem. Chcesz znać odpowiedź? Chcę znać prawdę. Chcesz znać odpowiedź? Mówię, że prawdę! To obaj jesteśmy smutasami! Serio? I nigdy nic nie wygramy! Tytani, słuchajcie, jeśli chcemy powstrzymać kalkulatora, to musimy mieć tę matmę w jednym palcu. Ale jak? Matma jest trudna! A facet jest normalnie kalkulatorem. Bez przesady. Zapraszam, nauczymy się dzisiaj matmy w prosty i bardzo szybki sposób, metodą matki matmy. Że co, przepraszam, matka nauczy nas matmy? Tego to nas akurat uczyć nie musisz. Chyba każdy dobrze wie, co mu matka natura dała. Ha! Patrzcie! Brać można, ser zetrzeć, na mięśniu mięsień i mięśniem pogania. Nie, siadać! Ta metoda nie ma nic wspólnego z naturą. To po prostu fajny sposób nauki, szybki, prosty i skuteczny. Chwila, moment. Już ja wiem, co ten Robin kombinuje. On chce nas nauczyć tej matmy, co to rząd wymyślił, żeby nam namieszać w głowach. Co? Czy to jest prawda? Tak, ta matma rzeczywiście została wymyślona przez rządowe matki i nie cieszy się jakąś genialną reputacją wśród mniej rozumnych obywateli. Ale jestem przekonany, tytani, że wy podołacie. No bo błagam, nawet sześciolatki kumają tę matmę. A żeby wam pokazać, jakie to proste, zaczniemy naprawdę od zupełnych podstaw, czyli ramki na 10 pól. Dyszka? Jak na kręglach? Super, uwielbiam grać w kręgle! Tu nie chodzi o żadne kręgle! Ta cała ramka to po prostu 5 pól w rzędzie, 2 w kolumnie, w których rysuje się kółka, by ułatwić proste dodawanie liczb od 1 do 10. Nic nie rozumiem, gadasz od rzeczy. Absolutnie nie dotarło do mnie sedno żadnej informacji. Czyli czekaj, zamiast pisać cyfry, mamy co, rysować kółka, czy co? Miała być porządna matma, a nie jakieś malowanki! Słuchajcie, wcale nie muszą być kółka. One mają po prostu zastąpić cyfry. Kształt możecie sobie wybrać dowolny. Tak? Serio? A twoje rąsie-pąsie mogą być? Nie! Rąsie-pąsie nie! Prawa zastrzeżone! Mówiłeś, że w tej ramce może być co chcemy! A my chcemy rąsie-pąsie! 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 Przestań! Ej, oddawaj!
A! Organy, jak tam sytuacja? Czy płuca mają się dziś wybornie? Hormony nadnercze buzują. Oh yeah! Za to pęcherz prawie pełen. Robin robaczkowy wyrasta jak trzeba, czy coś? A Robin jak to Robin, znowu nie dostał żadnych mocy. Niewielkie uszkodzenia! Dobrze, że facet ma grubą skórę! Aktywować super organy! Podwyższam tętno, pompuję sporo krwi! Ustawiam pobór tlenu na maksa! Oddychaj, mały, oddychaj! Żadnych przerw, trzymaj tam! Ty nie widzisz, że on tu walczy? Dobrze mówi, wytrzymasz! Trzymam! Trzymam! Nie jest dobrze, długo nie pociągniemy! Potrzebujemy dodatkowej energii! Się robi! Adrenalina raz! Zawsze kochają, a my to co? Czuję się nie jak serce, ale jak wątroba pełna żółci. A może by mu tak przypomnieć, kto tu rządzi, co? Popieram gorąco. Pełny pęcherzu? Już możesz puścić? Uwalniam się od ciężaru! Teraz się nie popisałeś, to nie było super! Cofamy uwielbienie! Hej, słuchajcie, misiaki Radia Młodzi, ty akcja! I trzymajcie się, bo mam dla was coś naprawdę ekstra! Wyjątkowy kawałek od niezastąpionego bestii! Boom! Ale jak tylko pierwsze dźwięki dotknęły uszu DJ Jenny, ona czmychnęła pod stół, by się przemienić. Kiedy słyszę ten beat, budzi się we mnie bestia i czuję potrzebę składania rymów! Jestem high! Patrzcie się, rym jak wybuchowa pantera! Ja tu zrobię wam dym i nie będzie co zbierać, to pauzę dam, ale krótko i od nowa napieram! Ja jak huragan się zjawiam i nie zatrzymam nic, nie! Ja wam tu zrobię bałagan, będzie strasznie i źle! Jestem high! A! Zniszczyła mi beat! Czułem tu wasza Jekyll! Trzymajcie się, bo kolejny kawałek was rozniesie! Oto mecha robomistrzu miksów, Cyborg! Lis, patrzcie się rym jak wybuchowa pantera! Ja tu zrobię wam dym i nie będzie co zbierać! Ja bez litości napieram i taki przekaz mój zły! Miesiąc siedziałem nad tym bitem, a ta przyszła, wzięła i popsuła. Mamuśka, ratuj! Hajd, kompletnie oszalała. Rozwala bity jak niepyszna, pomóż! Trzeba ją powstrzymać! To musimy stworzyć taki bit, jakiego jeszcze nie było. Bit nadbity. Bit, który ją pokona i obezwładni. Bit, którego nie waży się tknąć. Do robo, chłopaki. Jestem hajt i załatwię wasz bit! Wylewa z paszczy się rym jak wybuchowa pantera! Ja tu o nie! Robi to! Znowu to robi! Szybko! Dawajcie pełną moc! Ja jak huragan się zjawiam! Ja... To znowu! To najlepsze rady prosto z czasem mam ja!
pewnie chcieli powstrzymać plazmusa. Nie, chcemy powstrzymać was. Powstrzymać przed czym? Używaniem słowa bio. Wezwanie do zaprzestania? Słowo wio to oficjalny znak towarowy młodszych tytanów. To jak znak drogowy? Powiedział znak towarowy, bystrzaku. Ja wyjaśnię. Tak się składa, że to ja jestem tym, który wyjaśnia pojęcia! Znak towarowy to słowo, zdanie lub symbol używany do identyfikacji produktów lub usług danej marki. Wio to znak firmowy młodszych tytanów, dlatego prawnie należy do nas. Ale to nasze powiedzonko! Dlaczego nie należy do nas? Bo my mamy na to papierek, a co na piśmie to oficjalne, co nie? Podsumowując, musicie przestać mówić wio. Strasznie się boję waszych papierków! Z góry ostrzegam, używanie powiedzonka grozi nieprzyjemnościami. Tak? Dobra. Wio, 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 wio! Tak, trochę nieprzyjemnie. To tylko za pierwsze użycie wio. Naliczyłam ich 10. Lepiej poszukaj innego powiedzonka, bo to już jest zajęte. Młodsi tytani, wio! Ach, to powiedzonko było moje! Od niego zawsze rozpoczyna się wszystko, co robimy! Wyluzuj! Zdolny chłopak jesteś! Zaraz wymyślisz nowe powiedzonko! Ta, nie minie chwila, zaraz coś wykombinujesz. Wywołaj nasz powrót do wieży zupełnie nowym okrzykiem! Dobra, Tytani! Wyjazd! Tytani w drogę! Tytani naprzód! Nie, to niestety nie działa. Nie czuję się zmotywowany do niczego. Jeśli chcesz, żeby coś zainspirowało nas do walki, to musi być chwytliwe. Tak, żeby nas uniosło. Chwytasz? Choćby miało to potrwać wieki, to poczekamy, aż wymyślisz nowy okrzyk. Tytani, zbierajcie się! Tytani, do roboty! Tytani! To na nic! Jaskinia Batmana 1,5 kilometra. Czołem! Witaj, Batmanie. Czy chcesz grać dalej? Czołem! Czołem! O! Piękna robota, niech żyją podatki. Są postępy, gratuluję. Potrzebujemy ciut więcej pieniędzy, bo sporo jest do zrobienia. Skąd wytrzaśniemy tyle forsy? Wydusiliśmy już od kogo się dało. No nie do końca, o nie. Jest taka grupka, która bardzo niechętnie płaci. Te korpopaści brzuchy! Ale jak chcesz ich znaleźć? Wiecie, te kociaki lubią luksus na wyżynach. Wystarczy broda w górę i patrzeć uważnie. O, ale tłuściaste obżartuchy! To bierzmy się za nich! Dzień dobry! Płacę podatki! Sprytni są, unikają skubańca podatków jak wody! Spory okaz się trafił! Takie to opasłe, że nic już się z niego nie wyciśnie! Łobuzy wytrwaniły się w różnych podatkowych ulgach! Nam tacy nie zapłacą. Przydałoby się ich jakoś przechytrzyć.
Mam pomysł. Jak znam koty, to jest coś, czemu się nie oprą. Motek Premium! Migiem! Zaciągnąć wełnę! Woohoo! Dorwaliśmy ich! Dzięki pieniądzom z podatków udało się doprowadzić miasto do stanu publicznie finansowanego dobrobytu. Nauczyliśmy się dziś czegoś szalenie istotnego. Już teraz wiemy, jak ważne są podatki. Tak. No tak, rzeczywiście coś było. O, tak, tak. Do was znowu nic nie dotarło! Nie.